Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Gitarista TV z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie gitary lutniczej. Zapraszam. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo jest taki instrument, jakie ma wady, jakie ma zalety, komu właśnie bym to polecił, kto skorzysta na takiej gitarze najbardziej. Jeśli chodzi o zalety takiego instrumentu, no to z pewnością można tutaj powiedzieć, że dysponuje czymś niespotykanym w gitarach seryjnych, czyli indywidualnymi opcjami custom. Indywidualne opcje custom, jakie możemy sobie zażyczyć, są naprawdę bardzo, bardzo różne. Poprzez różne markery na gryfie, poprzez intarsję w okolicach 12 progu, poprzez osprzęt, poprzez drewno, sposób łączenia gryfu z korpusem i wiele, wiele więcej. Także naprawdę do dyspozycji mamy tutaj bardzo dużo różnych opcji. No i właściwie tylko nasza własna fantazja nas ogranicza w zrobieniu takiego instrumentu, jaki naprawdę byśmy chcieli mieć. Kolejna zaleta to jest niewątpliwie fakt, że jest to totalnie ręczna robota najczęściej. Jako że gitara nie jest produkowana jakoś masowo, nie jest produkowana seryjnie, no to można naprawdę dużo uwagi na niej skupić, dużo czasu poświęcić na to, żeby wszystkie detale były dograne w 100%. Także jest to coś niespotykanego w gitarze seryjnej. No ciężko uzyskać jest taką kontrolę jakości, żeby te wszystkie gitary były traktowane naprawdę w tak szczegółowy sposób jak gitara lutnicza. Na pewno podczas kreowania instrumentu totalnie własnego, no mamy tutaj, możemy się tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele nauczyć, jeśli chodzi zarówno o budowę gitary, o wpływ brzmienia, wpływ drewna na brzmienie instrumentu, wpływ różnych przetworników, opcje różne ergonomiczne tutaj też muszą być oczywiście rozwiązane tak, żeby było wszystko super. No to uwierzcie mi, że nauki tutaj w tym temacie będzie bardzo dużo. Pewnie część z Was popełni troszeczkę błędów, no ale cóż, zawsze można pewne rzeczy troszeczkę skorygować. Także na pewno nauczymy się bardzo wiele o budowie instrumentu. Jeśli chodzi o plusy gitary lutniczej, to na pewno do nich można zaliczyć fakt, że gitara lutnicza no, jest robiona znacznie w mniejszym stopniu dla czystego zysku niż gitary robione na wielką skalę, robione masowo, produkowane seryjnie. Oczywiście tutaj rachunek jest prosty. Kontrola jakości tak małej ilości instrumentów jest znacznie prostsza. A po drugie, no to tutaj temat jest taki, że jak lutnik zrobi kioską gitarę, no to niestety ona będzie, będzie go reklamować w sposób negatywny. Właściwie będzie to totalna antyreklama. Także w jego gestii leży to, by zrobić jak najlepszy instrument. W gitarach seryjnych jednak idzie się na wiele różnych kompromisów, żeby to się po prostu opłacało, no a często na tym procederze cierpi po prostu jakość instrumentu. Kolejny plus gitary lutniczej jest taki, że dobry lutnik zazwyczaj da gwarancję taką rozruchową na pewne tutaj elementy instrumentu. Jak wiecie, gitara nowa ma to do siebie, że no, może tam jeszcze pracować troszeczkę drewno, może się to wszystko stabilizować, mogą troszeczkę wyjść progi delikatnie, niektóre mogą wyjść przed szereg, co powoduje jakieś tam brzęczenie. No i dobry lutnik po prostu da Wam taką gwarancję i zrobi to na własny koszt, takie poprawki. No niestety w gitarach seryjnych takie rzeczy, jeżeli to nie są jakieś mega wady, że gryf jest skręcony i nam oddadzą pieniądze, bądź jakby wymienią instrument na inny egzemplarz, no to jakieś tam szlify progów i tak dalej w gitarach seryjnych będziecie musieli oczywiście zrobić niestety we własnym zakresie, z własnej kieszeni. No, plus właściwie to związane z tym, co mówiłem już wcześniej,
gitary lutniczej jest również taki, że macie wtedy niepowtarzalny instrument, którego no jeżeli pokombinujecie bardziej, no to możecie być pewni, że drugiego takiego na świecie nie spotkacie. No a na przykład dla mnie jest to duży atut, żeby zrobić coś jednak innego, coś ciekawego. No i mieć w jakiś sposób unikatowy instrument. Żeby nie było tak kolorowo, no to tutaj tak warto powiedzieć słowo o pewnych wadach, które występują właśnie w tym całym procesie twórczym z gitarami lutniczymi. Minusem niewątpliwym na pewno tego zjawiska jest fakt, że nie możemy wziąć gitary po prostu do ręki znacznie wcześniej. Tak jak w instrumencie seryjnym, gdzie po prostu idziemy do sklepu, patrzymy, ten leży, okej, ten nie leży, dobra, bierzemy następny i mamy to wszystko od razu do dyspozycji w jednym momencie. Tutaj na efekty trzeba czekać znacznie, znacznie dłużej, no i też ciężko jest w sumie z racji niewielkiej ilości egzemplarzy w stosunku do gitar seryjnych na rynku, znaleźć na przykład, nie wiem, jakiegoś kolegę, który ma taką gitarę i czy ewentualnie ją ograć, zobaczyć po prostu jak to wygląda. Opinie w internecie, no cóż, bywają różne, czasami są to po prostu powtarzane brednie przez kolejne osoby, które w konsekwencji w ogóle jakby nie widziały instrumentu, nie miały w rękach, a wypowiadają się po tym, co powiedział ktoś tam wcześniej, i tak się tworzą po prostu różne plotki. Ja proponuję do weryfikacji jakiejkolwiek po prostu wziąć jakiś kontakt od człowieka z Allegro, z eBaya, być może takie gitary się trafią, na przykład używane z rynku wtórnego. No i tam można po prostu bawić się już z faktycznymi oględzinami takiego instrumentu. No i ocenić, czy dany lutnik faktycznie wykonuje robotę na wysokim poziomie, czy nie ma tam jakiejś fuszerki odwalonej i tak dalej. Niemniej sprawa w stosunku do gitar seryjnych jest znacznie, znacznie utrudniona. Kolejny temat jest taki, że nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć tego efektu końcowego w danej gitary, którą aktualnie kreujemy. No jest to w sumie spory minus, bo w stosunku do gitary seryjną możemy po prostu tutaj iść, ograć, zobaczyć jak brzmi, też mamy te wszystkie dane. Natomiast tutaj na efekt końcowy trzeba troszkę poczekać. Wiąże się to oczywiście z pewnym ryzykiem. Oczywiście ryzyko jest wprost proporcjonalne do instrumentu, jaki chcemy zrobić. Jeżeli robimy totalną kopię, używamy jakby pod bardzo podobnych gatunków drewna, wkładamy podobny osprzęt, no to wtedy możemy troszeczkę być bardziej pewni tego efektu. Im bardziej eksperymentujemy, ten efekt oczywiście będzie większą zagadką, będzie większą niewiadomą. Teraz dla kogo jest taki instrument? Panuje powszechna opinia, że gitara lutnicza to jest dla kogoś, kto naprawdę już zjadł zęby na tym, gra najlepiej ze 20 lat, ograł milion modeli różnych gitar i dopiero wtedy ma to jakikolwiek sens. Nie do końca bym się z tym zgodził, chociaż oczywiście najbardziej skorzystają osoby, które faktycznie mają już pewne doświadczenie z instrumentami. Wiedzą przede wszystkim, czego chcą. Tak, no bo to też ułatwi pracę danemu lutnikowi, jeżeli po prostu będziemy mieli jasno sprecyzowane cele i jakieś tam cechy tej gitary przyszłej, jakie ona ma mieć. Jeżeli to wiemy, no to cały proces jest o wiele łatwiejszy. No i lutnik nie będzie działał tutaj w tym momencie po omacku. Jeśli jesteście bardziej początkujący jednak, no ale graliście już kilka gitar, prawda? Macie jakieś tam doświadczenie, choćby minimalne, no i wiecie, jaki kształt wam się podoba, w jaki kształt wam leży, czy gryf raczej grubszy, czy raczej cieńszy i tak dalej, no to możecie wykonać sobie na przykład kopię danego znanego na przykład modelu. Po co wykonywać sobie taką kopię? No, otóż mając instrument właśnie lutniczy, często zyskamy bardzo mocno na jakości w stosunku do gitary seryjnej w jakimś podobnym
przedziale cenowym. Oczywiście istnieją też opcje jakiejś kustomizacji gitarki. Możemy dodać sobie coś swojego, coś od siebie, czego nie będziemy mogli zrobić z gitarą seryjną. Jeśli chodzi o budżet, jaki należy przeznaczyć na taką gitarę, no to z 1000 zł niestety nie poszalejemy. No ta suma musi już być dość znacząca. Kolejna opcja, którą bardzo polecam, która jednocześnie jest bardzo, bardzo dobra cenowo, to jest opcja wybierania sobie instrumentu lutniczego, uwaga, z rynku wtórnego. Tych gitar faktycznie nie ma za dużo, ale jako że gitary seryjne sprzedają się znacznie, znacznie lepiej, cena instrumentów lutniczych z drugiej ręki no jest bardzo, bardzo zachęcająca. Często możemy kupić już za 2-3 tysiące instrument, który po prostu jakościowo bije na głowę gitary znacznie droższe produkcji seryjnej. No ale są też one na pewno mniej popularne od gitar seryjnych tych wszystkich wielkich marek. Ciężko taki instrument odsprzedać, to jest wada takiej gitary, ale no dlatego instrumenty z rynku wtórnego osiągają bardzo korzystne ceny w stosunku do jakości. Moim zdaniem warto zbadać temat gitar lutniczych, być może okaże się, że faktycznie i Wy na tym skorzystacie. Część z Was prosiła mnie tutaj o prezentację tego instrumentu, który został wykonany na moje zamówienie, ściśle według mojej specyfikacji. Oczywiście nagram taką prezentację na Wasze życzenie instrumentu, także o wszystkim Wam tu opowiem. O drewnie, o różnych tematach związanych z całym procesem produkcji. Będzie to poparte oczywiście fajną jakąś tam dokumentacją zdjęciową, także myślę, że będzie ciekawie. My widzimy już się oczywiście niebawem, także do usłyszenia i pozdrawiam.